rozpoczynamy nasze modlitwy hymnem do Ducha Świętego. Nasz śpiewnik Przyjdź Duchu Święty, strona 311. Strona 311. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. Wszyscy tę pieśń umiemy. Tylko sprawdzę, bo ja już słyszę, że moje mikrofony już tańcują. O, widzicie Państwo, już zaczyna się taniec. Nie wiem, gdzie jest przyczyna, choć tu nie było nic robione. Jest, po prostu tak się bawią ze mną. Proszę. Zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, aby odważnie niósł je całemu światu. Tobie, Panie, oddaję mój język, niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę, niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Usiądźcie wygodnie. Nasze ogłoszenia rekolekcyjne. Żeby się zająć mikrofonami, no to potrzebuję 15 minut. Dwie osoby słuchające, jakaś reakcja i znowu trzeba kręcić na... Znowu wrócić do pierwszego... 15 minut dzieci nie znajdę. Bo nie ma szans przy tym, co mam do załatwień rzeczy. Więc gdzieś coś wymyślę, po prostu jest obóz. Ja to już dawno słyszałem, a teraz mam już błysną formą i robi swoje. Co jakiś czas musi coś dzieje. To jest wszystko nowe, naprawdę, to jest testowane. To ci to przyjeżdżają, oni nic nie dzieje. Oni wyjeżdżają na granicy. Chcę podziękować za robienie z testowaniem paniom. Te, które wyraził chęć, wyrażam zgodę, że mogą iść czarną porzeczkę po zrywach. Ja będę siedział, jest to w ramach czasu tak zwanej rekreacyjnego. Byłbym bardzo wdzięczny tym paniom, które mi pomagały. Moja siostra kupiła 80 kg, czegoś tak mało kupiła. Nie, ja już więcej. No to rozumiem, to kupiłaś wszystko. Chcę podziękować tu jednemu z Was, który kupił 400 zakrętek, radość moja wielka, bo to zawsze łatwiej nowymi zakrętami niż starymi. Po okazaniu będzie znowu chorka, trzy psalmy, no to dla mnie lżej, rozumiecie? Będę miał 4 punkty z 7, najgorsze to jest matutinum. Bo to takie chorki, to pikuś, to byle gdzie wciśniesz, ale matutinum nie idzie byle gdzie wcisnąć, więc trzeba to mieć godzinę czasu, żeby się to obsłużyć.
I umówimy się, gdzie obiad będzie w pół do trzeciej, bo to jest szybki. Bo to będzie kulasa ociszowa. Inaczej chleb płynny. Popościmy. Pan już nie określił, czy ma być chleb suchy, czy płynny. Jedzmy z kulasy, posolimy w wodzie, spuścimy mąkę i bardzo smaczna ponoć. Idę do kazania. Małżeńskie błędy mężów. Przypominam słuchaczom, ja tylko dokonuję interpretacji. Założenia strategiczne są z nieba, nie moje. Czasami mogę mocniej przyłożyć, ale Pan Bóg mi dał taki wariant, ustawił mnie, żebyś wolę, jak przegrzejesz troszkę, niż miałbyś coś pominąć z moich słów, żeby zachować czystość, by nie. Więc czasami się nie dziwcie, jak już przegrzeję mocno, to zaraz mam orędzie i szczała. I zaraz, za godzinę. Przychodzi pani Agnieszka i ja już wiem. Ona płacze, bo znowu ja muszę być katem dla księdza. Nie jesteś katem. Ostatnie upomnienie miłości to było na pielgrzymce w Zejefeld w maju. Także codziennie. Nie jest to często, uważam. Już wiem, kiedy coś to od razu jest łaska, pyk. Za mocno powiedziałem. Przychodzi Pan Jezus i mnie za rękę prowadzi. Więc zaznaczam, że są to słowa podyktowane przez Pana Jezusa. Skarbem dzisiaj mamy temat małżeńskie błędy mężów. Skarbem mężczyzny jest jego żona. Dzieci, dopełnieniem, miłością, radością. To co? Adam jak się przebudził, to co powiedział? Ta dopiero jest kością z moich kości. A nie wiedział, że mu Bóg wyciągnął ziebro, bo spał. A wypowiedział aklamację, która pokazuje, jaki jest piękny związek i wspólnota między mężczyzną i kobietą. Ale tu Bogu rodzina, Boże, małżeństwa, po Bogu stawionego przez Niego. Zaraz dopowiadam, bo malkontenci wytną to zdanie i powiedzą, że jestem za genderowcami. Bo jak ładnie powyciągają zdania z mojego kazania, to powstaje kazanie, że jestem, że ksiądz na Pana uważa, że małżeństwo, że związek, dziwactwo, nie związek, nie, to dziwactwo, to nie związek, chłopa z chłopem, że on popiera. Więc od razu wyjaśniam, bo chodzi o kobietę i mężczyznę. Współczucie i miłość kobiety potrafią sięgnąć prawdziwych wyżyn i dodać skrzydeł mężczyźnie, który tę miłość widzi i ceni. Kobiety, wy jesteście naszym pożywieniem. Dzieci, ja na was baby psioce, nieraz ryknę. Ale gdyby nie baby, to by mnie dawno drobne wszy zjadły. Mnie jako księdza. Więc cenię te formy miłości, te różne oznaki podziękowania. Kobiety, żebyście domu nie myślały, że to baby i baby. Nie, nie, nie. Tam baby, tam gdzie się wpychają, nie swoją sferę, to jest baby. A tak to sama miłość, to dzieci radość. Jak ja dzisiaj schowałem moją siostrę, że kupiła te nie wiem, nie brzoski, Marylę, Morele. I widzę jej ogień. Podgrzałem ją, jak mi zrobiła fryzurę, bo tak mi tak zapuściła. Nie miałam czasu, wierzyłem, ale od razu pałem taki, że jak rakieta poszła. Także to panie, chłop potrzebuje niewiasty jak roślina wody. No niech tylko zobaczycie mężczyzny, obok którego nie ma kobiety. Zakoczurzeje, zacapieje. Dzieci tworzy swój świat, on tego nie widzi. A to stary kawaler to byłaby pochwała jego zachowania. To się nie da powiedzieć, co się z nim, co się dzieje z mężczyzną bez kobiety. Dlatego Pan Jezus mówi jasno, że wasze współczucie i wasza miłość to są skrzydłami dla łba.
stworzyłem Ewę jako dopełnienie Adama. Widzicie, dlaczego walczę o Zenia z siostrą? Bo już myślę o sobie, bo siostra moja ma być dopełnieniem kobiety w moim życiu. I dla mnie jako księdza jest to najbezpieczniejsze. Ona tego jeszcze nie przeskoczyła, że ma przyjąć funkcję kobiety przy moim boku. Jej jedzenie na nic niepotrzebne, bo ja ją ozdobię sanatorium, kasą, kupię bluzkę. Wszystko to, co potrzebuję, wiem, czego potrzebuję. Zapadła na fazę drugą młodości, jej potrzebny teatr. Tak, no, to my mamy, do krowi ją wezmę, też mi pokażę teatr, jak się krowy biją, czy cokolwiek. I to, ja jej to wgodzę. Dlatego przy formacji kleryków będę bił na alarm do matki, do sióstr. Jeśli wy ich zostawicie, to na to miejsce wejdą inne. Matka, póki ma siłę, raz w miesiącu musi przyjechać i oprać syna. Siostra mu posprzątać. Dziś to jest takie proste. Ja to już przerabiałem. Gdzie nie ma rodziny, gdzie nie ma, na to miejsce zaraz się pojawia kaczątko. I zrobi wszystko. Ale weźmie kapłana. Tak samo dzieci z małżeństwem. Jeśli ty nie dasz współczucia, babo, miłości chłopu, przyjdzie inna kacusia i mu to da. I on tam poleci. To samo jest w drugą stronę. Wyślesz babę na zachód, po miesiącu ci pisze: Józiu, przepraszam cię, znalazłam prawdziwą miłość. A ty głupi ją wysłałeś na zachód. No ciekawe, gdzie ty miał przecież, gdzie ty miał rozum? Do tego zagadnienia wrócę. Będę, że podam przykłady, żeby młodzi wiedzieli, że jak chcesz mieć, bierzesz dziewczynę, która jest policjantką, a ty jesteś murarzem, to ty jej nie utrzymasz w biurze, bo tam koło niej skacze 15. I zostanie cię. Są takie bardzo istotne. Oczywiście możesz testować. I później do mnie przyjdziesz, ja ci powiem: witaj w klubie odkrywców. Tyle ci powiem, co nie więcej. Głupi byłeś, głupi się urodziłeś, głupi umrzesz. Więc mówi Pan Bóg: stworzyłem Ewę jako dopełnienie Adama. Co znaczy? Że Bóg nie jest doskonały, bo często mężowie pokazują siebie jako absolut pewny. We wszystko najlepiej. Nie. Bóg taki głupi nie był, żeby stworzyć doskonały twór. Też w tobie coś jest, chłopie, z barana. Bóg taki głupi nie jest. Jakby mnie dał wszystko i ja mimo swoich doświadczeń ciebie nie brykałbym Panu Bogu? Dzieci, trzeba tak ustawić machinę, że ona kuleje. Wtedy to łatwiej się spotkali. Widzę, że to odmój Anioł Pański upraka. Anioł Pański zwiastował Panie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski szkodna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Słowa. Zdrowaś Maryjo, łaski szkodna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Marocianko. Abyśmy się stali godnymi obietnicy. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz brać serca wynosowaniem anielskim w ciele. Syna Twego poznali przez Jego rękę krzyż do chwały zmartwychwstania. Byli doprowadzeni
przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Wieczny odpoczynek dać im dać Panie. Wieczny odpoczynek dać im dać Panie. Wieczny odpoczynek dać im dać Panie. I rozpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Proszę, usiądźcie. Więc, drodzy panowie, ze zdania wynika jasno. Stworzyłem Ewę jako dopełnienie Adama. Czyli żaden mężczyzna nie jest Einsteinem, ani nie osiągnął prędkości światła. Dopełnił go kobieta, czyli przynosi mu to, czego mu brakuje. Paweł powie, są jedno. Tak jak Chrystus z Kościołem, tak małżonkowie są jedno z sobą. Stworzył jako towarzyszkę życia w przyjaźni z Bogiem. Czyli jeden i drugi, żeby uzyskać pełnię radości w życiu, muszą żyć w przyjaźni z Bogiem. Znacie? Pan wymienił przyczyny, czemu dziś małżeństwa mówią brak Boga. Pierwsza przyczyna. Człowiek z tego powodu odnajduje szczęście w życiu we dwoje, bo jest to naturalny czas, stan człowieka z raju, zgodny z moim planem uszczęśliwiania go. Wszystko, co nam dziś proponuje cywilizacja, jest wbrew planowi Boga, czyli wbrew Bogu. Jeśli biskup wiedeński robi msze święte dla homoseksualistów, to jest publicznie, publiczny heretyk, to publicznie Boga obraża. Oni tylko mówią tak, jakby Pan Jezus żył, na pewno by tak go nie robił. Nie, wziąłby bata na biskupa i bata na tych zgromadzonych. Jest to naturalny stan człowieka z raju, zgodny z moim planem uszczęśliwiania go. Zobaczcie, co się będzie z homoseksualistami po 60 czy po 50. Wszyscy będą pampersa nosili. Bo Bóg ma swoją bramę. Bo skutki, że grzech wymierzony przeciwko planowi Boga, dzieci jest obwarowany straszną karą. To się będzie wlekło. Będą później następno Wadacha będzie chodziła i wołała o miłość. Leje równo. Jak lałeś Boga cały czas, to będziesz ty później równo lał. Na skutek grzechu pierwolodnego niewiasta została obarczona ciężkim brzemieniem, który jej ciąży. Stała się słaba i poddana wobec mężczyzny, który przewyższa ją siłą. Autor Ewangelii w rodzaju księgi mówi, będziesz gnęła do niebie, do niego. Stąd też stare matki, jak piszą tu prośbę, do krwi była takie, nasz dwie były, żeby Bóg uchronił mojego syna od mężatki. Bo stara matka wie, jaka jest kobieta. Bo samica musi mieć gniazdo i mieć ochronę. Więc łapie jakiegokolwiek chłopa chce. Mężatki są jeszcze z dziećmi największe lisice. Więc stara matka to już wie i prosi. Uwolnij Boże mojego syna od szponu mężatki. To jest w naturze kobiety lgnąć do mężczyzny. Po wytycznych Pana Jezusa, bo ja to miałem we krwi. Ja się kobieta mi przytuliła, ukochałem, pozdrowiłem, zabawiłem. A teraz jestem zimny jak lód, no bo kobiety to od razu biorą jako sygnał, że ja rozpoczynam inwestycję, inicjatywę. Jaka inicjatywa we mnie?
Ja ci powiedziałem, cię kochamy, kochamy, że mi pomogłaś mi, a nie, że cię myślę o twoim ciele. Mamy wszystko drugie. Więc mi Panu przybili pół stare chłopa. Twoim zadaniem jest zbawiać, a nie zabawiać. Więc ci, co mnie dłużej wcześniej znali, no to ten ksiądz Piotruś jest bardziej chłodny. Będzie ci musiałem stonować, bo nie powstanie seminarium. Stąd słyszycie i mówię na głos do jednej po imię drugiej. Już więcej się do mnie nie przyklejaj, masz krzyż, ona na oczach wszystkich się, bo ja tam coś drażę. Dajcie i nie tuli się do mnie, wisi na mnie. Na dziecko jestem po postawie para obok siebie i powiesz się na polu, ale nie na mnie. To jest w naturze dzieci w niebiach, to jest piękne. No ale od tego są chłopy własne. A mężczyzna musi bardzo uważać, bo dzieci drogie. Szybko go owinie. Stąd też powinny być też bardzo roztropne żony, pilnując chłopów, w jakichś środowiskach pracują. A jak się jakaś mężatka pojawi i cokolwiek, cepy bierzesz i gonisz ją? Tak jak on ma gonić partnerów, kogo chłopa, tak ty też goni. Bo ona na kilka miesięcy wzniesie się na szczyty czułości i miłości. I twój uwierzy, że to jest tu. A później przyjdzie, jak mój pies po 6 tych dniach do domu, będzie skowyczał, żeby mu jeść dać, rany. Bo się okaże, że to nie jest miłość, tam jest całkiem inny interes. To co? To przyklejanie do mężczyzny, słabość natury. Jest to konsekwencja grzechu pierworodnego. Nie musicie być kobiety słabsze. Wam nagadano, że równouprawnienie. Ten ciężar może być dla kobiety słodki, że jest słabsza, że tamto. Jeśli przyjmuje go ze świadomością pierwszego grzechu kobiety, jako ochronę przed własną pychą i pragnieniem dominacji. I to diabeł perfekcyjnie wykorzystał, tworząc feminizm. Bo wpycha wszędzie kobiety. Najpierw był komunizm taki feministyczny. Kobieta traktorką, traktorzysta, kobieta w hucie, rozumiem, te na tych plakatach. A później przyszła całkowicie inna, wysublimowana przestrzeń. No i kobiety przejęły pałeczkę praktycznie we wszystkim. Pan Jezus dał taką słabość kobiecie, zaznacza jasno, by ochronić ją przed własną pychą i pragnieniem dominacji. I to Pan Jezus orędził, powie, już Panowie ubiegam, że każda kobieta uwielbia kokieterię, bo to jest związane z pychą. I Pan Jezus każe mężczyźnie to wykorzystać w miłości. Że z tej słabości kobiety można upiec wiele pozytywnych rzeczy. Ale do tego wrócę, żebyś tu pamiętał, to są rzeczy, jak ktoś człowiek, który na rzędu mówi, to jest patrzę na te słowa, bo to się myśli jeszcze dodatkowo nakładają w moim myśle. Słabość, o której mówię, to nie tylko słabość fizyczna. Uległość i zależność przywiązują kobietę do mężczyzny. Ten rodzaj oddania jest uszczęśliwiający dla mężczyzny, o ile tylko nie przerodzi się w lęk. Bo czasami słabość kobiety, jakiś bolączki, wytworzył u mężczyzny lęk i on zaczyna się bać swojej żony. A to trzeba przyjąć jako siła uszczęśliwiająca dla mężczyzny. Okej, okay, podniesiesz 100 kilo, nie ma problemu. Ja nieraz na tej przygotowaniu, on pół metra wziął nawozu na plecy, jak mokry szczur wyszedł pod sam las, półtora kilometra w górę i mamy to chciał tyle samo dać. No kupi się. Dyku wiedelka.
serce kobiety jest wielkie i wspaniałomyślne. O sercu mężczyzny Bóg powiedział, że jest jakie, panie? Delikatne. Czy to serce dziecka? Wy macie całkiem inny przymiot. Wielkie. Ono pochłonie dziecko, sprawy domowe, męża, wszystko tym niesie. I wspaniałomyślne. Kobieta się zawsze daje, bo to ona daje życie. To jest całkowicie inne chłopy serce niewiasty. Dla niej szef dziecka już jest pokutuje bojowe, a dla ciebie wytrzyma jeszcze z pieluchą pół godziny. Serce kobiety jest wielkie i wspaniałomyślne. Żeby wykorzystać ten dar, musicie, chłopy, wszystko widzieć, co wasze żony robią w domu. Zanim ona ci powie, że posprzątałam, ty wchodząc do środka, o kurczę pieczone, jak tu pachnie. Tu ktoś tańcował z mydłą. Dzieci, kobieta to roznosi. O, zmieniłaś firankę. O, w szafie jest inaczej. Otwieram swoją szafę. Marysiu, przybyło mi koszul, dziękuję. A chłopy tego w ogóle nie widzą. Mają upatrzoną kobietę jako niewolnicę, że przez cały dzień nic nie zrobiła. Mój tata używał bardzo męskiego słowa, oceniając pracę mamy. Ty nic nie robisz i ty coś tam zrobiłaś. Przerażające. Jemu do niej przeczytania, że masz kasę, ona nie jest twoja. I ty masz obowiązek mamie dać. Bo ona cię pierze, gotuje. Ty masz mamę za niewolnicę. Ty nas masz za niewolników. Nie zatrybiło mu to, że jego kasa nie jest jego. Jak my są rodzina i wspólnota, to jest też mamy, bo ona w tym czasie też pracowała. Serce kobiety jest wielkie i wspaniałomyślne. Przemawiam do serc kobiet i w nich odnajduję miłość, jakiej szukam, ofiarną i bezinteresowną. Dlatego kobiety są o wiele bardziej pomożniejsze. Gorliwsze wierzę. No bo Pan Bóg żyje. Bóg ich też potrzebuje. One mają tę miłość, którą nazwał sobie ofiarną i bezinteresowną. Moja mama nigdy nie ruszała na pracę, na trud. Nigdy! Jeśli kobieta nie potrafi kochać, nie jest w pełni kobietą. I dziś takich kobiet jest dużo. Bo rodzic ją wysłał do sali gimnastycznej na hantelki, jak nazwa to. Więc porosną jej mięśnie, a nie urośnie serca. Wyśle ją na boksowanie. Będzie do ringu kobieta? Co wy zrobicie? Powariowaliście? Są dziedziny życia, gdzie kobiecie nie wolno tego podejmować. Więc wy, panie, nie widzicie tego, ale proces słopienia niewiast następuje cały czas. Słownik, jak może kobieta chodzi do baru i przy chłopie siedzi i piwo do ręki bierze? Nieprawdopodobne, rozumiecie? Język, styl. Więc przypominam wam, panie, że niewiasta, która nie potrafi kochać, nie jest w pełni kobietą. I bardzo często wy o tym nie wiecie, a robią z was takie hebrydy. Zaprogramowane na pewny styl. Bo taki styl, jakiś styl. Powołanie człowieka realizuje się w miłości. Ale powołanie kobiety to szczególny dar i umiejętność miłowania.
Panie, mogą mieć żal, że Pan nie czepie Bogów, nie czepie, na razie nie czepie, bo musi im powiedzieć o istocie kobiety, kapujecie? Bo chłopy nie wiedzą, kogo mają. Co to jest kobieta? Kto to jest żona? I czym ona karmi? Ona karmi miłością. I czas stworzyć pole kobiecie do realizacji jej tożsamości w tej przestrzeni. Żeby to zrobić, kobiety wygnano was do pracy. Dziecko do żłóbka od małości. Nic nie osiągniecie poza totalną samotnością, a za 30 lat dziecko cię oskarży, bo są już takie procesy, o odszkodowanie za brak dzieciństwa i zmegolowanie. Kiedy ma czas błysnąć twoje serce? Jesteś nauczycielką, użerasz się z dziećmi, za chwilę do domu przynosisz klasówki, trzeba posprawdzać. Tu jest dziecko, tu jest chłop, dzieci. Mówi się, że kobieta ma się zrealizować zawodowo. Co to znaczy? Ma zarżnąć serce. Tak nazywam ten proces. Realizacja zawodowa. Zarżnąć serce i chłopem się stać. Później papieros, narkotyki, tatuaże, nikogo my. Kobieta, która nie potrafi kochać, nie jest w pełni kobietą. Miłość stanowi jakby, jak gdyby duchowy kręgosłup kobiety. Ta miłość jest związana z sercem. Więc świat robi wszystko, żeby zablokować tą przestrzeń, by niewiasta przestała być kobietą, a miłość by przestała być jej kręgosłupem duchowym. Jeśli dozna głębokiego zawodu w tej sferze, czyli nie może karmić miłością, ani przez męża nie jest obdarzana miłością, czyli nie podziękuje za obiad, za uprasowanie, ciągle przyponiża, że nic nie robi, nie umie dzieci wychowywać, dzieci, Pan Jezus to mówi, łamie się jak kwiat kobieta, zdeptana ludzką nogą i trudno nadać mu na powrót dawną siłę. Niszczenie żon, chłopy, dokonuje się na płaszczyźnie serca. Kiedy się go podniesie, przy byle jakim dotknięciu, znów łamie się w miejscu swojej rany. To są największe krzyże kobiet, złamane na płaszczyźnie serca. Z tego powodu, że miłość jest, jak wspomniałem, jakby kręgosłupem kobiety, załamanie jej serca skutkuje załamaniem życia, sił fizycznych, duchowych, intelektualnych i moralnych. Jeśli panowie chcecie mieć piękne kobiety, Pan Jezus powie, obdarzcie ją miłością. Od sposobu waszego kochania zależy, czy twoja kobieta jest wiecznie młoda? Jak mąż zaczyna kobietę kochać całym sercem i jej oblicze się zmienia, ona młodnieje, nie zapada na choroby. Większość chorób kobiet w małżeństwie jest przez brak miłości u mężczyzny. Dlatego Pan Jezus to wylicza. Załamanie jej serca skutkuje załamanie jej życia. Wymienia wszystko. Sił fizycznych, duchowych, intelektualnych i moralnych. Wsiądzę nieraz na moją siostrę, ale wiecie, jak ją kocham? Bo jak ją przestanę kochać, to ona, jej wydajność na pustelni spadnie o 9%. A skąd ona ma siłę?
Myślimy, ona już jest na zakupach, posiłek zaczyna pyk, pyk, pyk. Ona potrafi bez przerwy telefony odbierać wasze. Ja bym się tam poddał. Musi być kochana. Teraz ją muszę gdzieś kupić jej buty, jakieś wygodne do chodzenia, ma problemy z palcami. To już jest punkt, wiem, że muszę nakarmić, pojechać na lody, gdzieś udać się. Po prostu to, co jej się należy, z jej miłości i z jej wielkości pracy. I to chłopie trzeba wyczuć, kapujecie? Bo inaczej się zabije żonę. I Pan Jezus wymienia, że załamują się siły fizyczne, duchowe, intelektualne, moralne. Zranić jej miłość to jak odciąć jej nogi. I o tą strefę kobiety macie chłopie obowiązek dbać. I w tej materii dzieci nie ma przesady chłopie w gorliwości. Kobiety są nienasycone, jeśli idzie o czułość. Tu zaznaczam od razu. Nienasycone. Pan Jezus tu zaznaczam. Ani razu nie mówi o miłości cielesnej, tylko mówi o wymiarze ducha cały czas. Później to pokażę. Miłość cielesna dla kobiet jest czymś drugim. Póki była młoda i głupia, ustawiła chłopa źle, dała mu wszystko i później ma pokijane. Źle ustawiła. I to się później baby za wami ciągnie. To za wami idzie, to do śmierci idzie. To się ustawia. Macie coś, co jest wasze i to wy karmicie, nie że on chce. Tu mówię do młodych małżonków, do zakochanych, a napastujecie, to pokrzyw go pośli. Pod kim osiągnij, przyłóż w dziobi, nie siądzie pokrzywa. Nie pomaga, do mrowiska go wsadzić. Gdzie będzie później on myślał o miłości duchowej? Jak wszystkie młode kobiety wychowują chłopów na byczki. Później przylatuje ratunku. No dziecko drogie, jak już tura wychować, to albo kastrować, albo się rozwodzić. Dzieci mocno, ale tu nadstawiam pewne rzeczy, bo tu nie skąd to wszystko kuleje. I mąż mówi, no mąż cię nie... Tak, bo on cię nie poznał twojej istoty, on nie umiał czytać twojej miłości. Czym trzeba ciebie karmić? Bo ciebie też trzeba karmić, żebyś kobieto żyła, ale bo tego nie wie, no innej z głowy. I zamiast poślubić oblubieńca, to ty przy ołtarzu, babo, poślubiasz młota. Ale tyś to przygotowała wszystko. Spokojnie, że dołóż do niego nazwiska, ale wyszła młot. Zranić jej miłość, to jak odciąć jej nogi. Dlatego tak jej ciężko powstać po doznanej krzywdzie. A czasem, jeśli ten, kto ją zranił, nie pomoże jej stać, ta kobieta już nigdy nie powstanie. I to widać po kobietach. Usycha, pochylona, gnuśna. Ona taka nie jest. Złośliwa. Tylko ona jest zabita w domu. Bo człowiekowi, któremu dano miłość i podtrzymuje się jego miłość, ta niewiasta zawsze jest uśmiechnięta i szczęśliwa. Tu gdzie później Pan Jezus mówił, jak chłopy mamy ratować tą miłość, ratować nasze żony. Dzieci, jest to do uratowania. Bo Bóg powiedział, że On to uczyni, ale będzie dał wytyczne. Każdą zranioną miłość można uratować. Tylko dwukrotnie większą miłością. Ka-
każdy mąż okazuje miłość swojej żonie, wszak kiedy mąż okazuje miłość swojej żonie, panowie, piszcie sobie, jakie macie z tego profity? Przedłużycie życie żony. Nie będzie żyła 65 lat, a 85. To ma wpływ na kondycję kobiety, dzieci. To jest pierwszy punkt. Przedłuża jej młodość. Bo natury nasze są tak, że no, baby się szybciej starzeją. Stąd smarowidła próbują nadgonić. U chłopów jest troszkę inaczej. Ale ta młodość zależy też żony od męża. Kiedy mąż okazuje miłość żonie, przedłuża jej młodość. I trzeci punkt, przedłuża jej zdrowie. Bo dobrze wszyscy wiemy, że w pewnym etapie naszego życia przyjdzie wyeksploatowanie materiału. Każdy z nas otrzymał natężeniowo na różnym stopniu ten dar. Jeden się sypie przy 40, inny przy 60, inny setkę ciągnie i jeszcze jedzie. W orędziach to Pan Jezus mówi, po czym poznamy, że przychodzi śmierć. Jak już człowiek upadnie, przewróci się, się nie podniesie. Tu Pan Rubuś był za tą stronę, pytał się, bo mamę wozi, czy trzeba mamie to do ubikacji, czy do... Ja mówię, Panie, nie, to są przeszczenie, gdzie mama musi wykonać, bo będzie długo żyła. A jak się już przewróci, to już ją oddamy Bogu. I ja proszę anioła, aby mamy pilnowały na pewnych odcineczkach. Tam, gdzie nie da rady, no to tam się wysigali, no to wytrzemy, nic się nie dzieje, rozumiecie? W siódmą szotę wykąpią, to upadnie, jest elegancko. Ale to trzeba Panu Bogu wszystko nie polecić, bo jest moment. Mama ma już 90 i jeszcze trybi. Mamy tak uruchomić, żeby te pewne ruchy wykonywała. Oczywiście, jak ma gaz większy, dułowy, to nagle się napoleić i łapie mi ją na polu. Bo nagle do słońca wyjdzie, nie? Ale jak jest spokojniutka, to wtedy mamusiu, dziś jest zimno. Dobrze? To tak pójdzie spać, tak? Pójdzie spać. Więc chłopie kochane, piękno waszych żon, długowieczność jest w waszych rękach. Kochana kobieta kwitnie w domu swojego męża. Więc jak nasze kocie na baby, chłopy, że są gnośne, gdylne, narzekają, to nie jest wina. Ty nie umiałeś uruchomić mechanizmu miłości tej kobiecie, bo on jest. W dniu sakramentu małżeństwa Bóg ci dał taką zdolność, a dziś przychodzi ci jeszcze mówi słowa. To tu, chłopy, przerobić jeszcze raz, jak rozpalić piec, który miłości, który dostałem od Pana Boga w dniu. Ślubu. Więc Bóg mówi jasno. Kobieta kwitnąca, kobieta, kochana kobieta kwitnie w domu swojego męża. Więc panowie, jakie są wasze żony? To jest niezależne od nich. To jest zależne od waszej miłości. Jeśli czuje się kochana i jest zdolna do wielkich poświęceń, bardzo wiele wytrzyma i zrozumie. Ty tyle chłopie nie wytrzymasz, co ona, a już o zrozumieniu zapomni. Kochać ją oznacza strzec pilnie jej serca. To jak za chwilę Pan będzie wymieniał, no musisz ją pochwalić. Powiedzieć jej co drugi dzień, przynajmniej raz dziennie. Jakaś ty jest piękna. Czasami w uniesieniu wypowiedzieć aklamację na temat jej urody. A żebyś była jeszcze piękniejsza, to masz ode mnie 100 kupce ludzkie. A jak to jedziemy razem? I to trzeba tak doglądać. A drugi pewnie Bóg będzie wyjaśniał, że jak już żyjecie z sobą, to po swoim głosie poznajecie, po głosie, co się dzieje z mężem czy z żoną? Reakcja musi być zaraz. Zaraz. A jeszcze u chłopa na tym. Czemu masz taką smutną barwę głosu? Co to wiesz? Bo cię kocham.
I wtedy musisz mieć twój czas i wtedy kobieta powinna, jak mąż tak zareagował, od razu mu powiedzieć o swojej boleści. Nie rzekł żonie. A ty masz tylko usiąść. I w tym momencie, chłopie kochany, rozpoczyna się proces leczenia twojej żony. I jak jesteś sprytny, czuły, wrażliwy, to ona nie będzie potrzebowała lekarza. Bo jedno spotkanie z tobą będzie jej dodawało powietrza i skrzydeł. Kochać ją oznacza strzec pilnie jej serca i odgadywać, pan Duba to mówi, powstające w nim niepokoje i lęki. Najczęściej córki to lecą z tym do mamy. Jest wam kobiety lżej. Leci do przyjaciółki. Jest wam chwilowo lżej. Ale tracić się głównego lekarza, męża. Przyjaciółka opowie koleżance, powstanie bomba. Ten mama twoja w pewnym momencie urodzi nienawiść do dziecia, no bo będzie mówiła, czy ja wina? No chłopa. No i tak zaczynają się interwencje osób trzecich. Niewidzialne, a one później w wieloletnich przeszczeniach mają bardzo bolesne skutki. Dlatego mężczyzna ma odgadywać powstające w sercu kobiety niepokoje i lęki. Pan Jezus, jak wywołuje panią Agnieszkę, i wam przynajmniej podaje, bo ja od razu widzę, co się u niej dzieje. Ja jestem na etapie trzeci, czwarty w łapie. Mamusia tam, ktoś tam gdzieś rozumie. A tu pan, jak on przyszedł, jak ją równo scepował, a gdzie ja? Bo ja mówię, ja masz taki krzyż, no to jak byłaś wszędzie, no to teraz leć, bo co, jak tam wysyłałaś tylu doradców, no to ja się będę truł teraz, leć do Pana Jezusa. Bo ty jesteś Jego oblubienicą. Jesteś Jego mężoną. Tak to ustaje w orędziach. Wiecie, mam pilnować. Dzieci, jak przyszło orędzie, a Kaś była wcześniej, po wszystkich kominach goniła, że nie do mnie. Bo to kiedyś natraficie, nawet będzie łatwo zrozumieć, o co Bogu chodzi. No czyste. W małżeństwie pierwsze idziesz do mężczyzny. A ty masz chłopie wysłać. Bo nikt nie pomoże twojej żonie lepiej niż ty. Ze względu na swoją słabość kobieta potrzebuje męża, by bronił ją przed wszelkim wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym. Nigdy nie dopuść, by twoja mama o twojej żonie źle mówiła, czy twój brat. Wypadł równo. Jeśli by jakiś sąsiad cokolwiek był, to go przeszczędz. Jutro ci przysunę kręgosłup. To jest moja żona. A są głupie momenty, jak jest możliwość w cztery oczy bez świadków, jak masz na tyle tu siłę, to trzeba prywatnie załatwić. Nikt o nim nie wie, spokojnie. Oni muszą wiedzieć, to jest moja żona. Ja sobie nie życzę, żeby ktoś o mojej żonie przy mnie źle mówił. Żyda jak zaatakowali, że gdzieś taką brzydką żonę poślubił, on spokojnie mówił, ale w moich oczach ona jest najpiękniejsza. Nie cudowne to jest? Ty masz problem z twoich okularów. W moich oczach ona jest najpiękniejsza. Dlatego naszym zadaniem jest zagwarantować naszym żonom ochronę przed wszelkim wrogiem zewnętrznym, jak i wewnętrznym.
również te wewnętrzne niepokoje i obawy są wrogiem, przed którym mąż powinien bronić swoją żonę. Każdy lęk, obawa, czy to podoła, czy to umie. Nie piekła nigdy ciasta, no i próbuje. No i co, wyszedł jej zakalec, a ty śmiejesz się. Zjadam i mówię, w życiu tak nie jadłem. Bo to jest jej pierwsze, no w życiu nie, jest najlepsze ciasto, jakie mogę upiec. I próbuje, przeżywa, płacze, to co? Dobra, dawaj jaja, dawaj memonkę, czepiemy, pyk, pyk, razem, pyk, pyk, to w kartkę biorę. Nagle, znajdę jakiś przepis, by jej pokazać, że nie jest sama. Nawet takiego przykład wymyślony, by pokazać, jak trzeba nie pomóc. Bo to jest jej wewnętrzny wróg. Dlatego Pan Jezus każe, by takiego wroga mąż poznał, o co to chodzi, i zaradzić temu. Poczucie bycia kochaną, dzieci, że przeciągną, to jest dojemne to zdanie, u kobiety łączy się ze sferą bezpieczeństwa bardziej niż ze sferą intymną. Dopiero tu Pan Jezus porusza zagadnienie ciała. Jeśli może ufać swojemu mężowi, może również kochać. Jeśli przestaje mu ufać, zamyka swoje serce i zaczyna powoli się od niego oddalać z obawy przed zranieniem. I wtedy taką kobietę po czym poddasz? Angażuje się we wszystkie działania. Wszędzie jej pełno, tylko nie w domu. I wtedy już wiadomo, że coś tam się stało w relacji między mężczyzną a nią, mężem na relacji miłości. Wtedy kobieta zabiega wówczas o wiele rzeczy, ale nie o niego samego. Zdaje się jej, że kiedy będzie go mniej kochać, on mniej ją zrani. Lęk więc zabija miłość. Wieczorem pójdę w kolejne punkty. Kiedy takie rzeczy dzieją, pamięta lekarstwo, podstawą porozumienia się z kobietą jest rozmowa z nią. A tego chłopy w naszych małżeństwach nie ma. U mnie w domu nigdy się nie rozmawiało. Tata nigdy z mamą nie rozmawiał. Wrzask, siły rozwiązania. A tu trzeba wysłuchać drugiej strony i posłuchać, gdzie leży niebezpieczeństwo, żeby później nie stracić małżeństwa, rodziny, dzieci, etc. Amen.